Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki. My z mamą już rano się obdarowywałyśmy prezentami, ale Kamilem jeszcze nie, także po południu zobaczymy, czy Kamil będzie się cieszył z mojego prezentu. Zobaczymy też, co on myślił. Raczej się spodziewamy, co dostaniemy, bo w tym roku zgodniliśmy, że kupujemy sobie już po prostu rzeczy na siłownię, jako że się już tak wkręciliśmy, ale to wszystko pokażę wam później. Jest piękne słońce, także myślę, że pójdę na zewnątrz, chociaż naprawdę mi się nie chce, bo ta głowa mnie tak nakrzania. Piję dużo wody, mam nadzieję, że mi przejdzie. Dzisiaj jest piątek, fajnie, bo zaczyna się weekend. Sama jestem ciekawa, jak ten dzień się dalej potoczy. Ten dzień ucieka sama nie wiem kiedy. Już się stała 18. Nie pokazywałam wam na razie dzisiaj nic, ale pokażę wam taką bransoletkę. Sprawiłyśmy sobie z mamą. Nawzajem zdecydowałyśmy, że kupimy sobie Pandorę, że ten podstawowy sznureczek, no to wiadomo, sprawiłyśmy sobie same. A w ramach prezentu mikołajkowego dokupiłyśmy sobie zawieszki. Tak się prezentuje bransoletka. Tutaj mamy takie piórko z serduszkiem. Tutaj mamy, słuchaj, takie serduszko. Ta jest akurat z cyrkoniami. Zobaczcie, ona się tak przepięknie świeci. I to jest, nie wiem czy widzicie, ale to jest syrenka. Dzisiaj w ogóle nawet nie zjadłam obiadu, bo cały dzień podżeram sobie słodycze z mojej paczki słodyczowej i nawet nie jestem głodna. Wiem, słuchajcie, że się nie powinno tak robić. Tak to jest, jak się siedzi przy kąpie i jak za bardzo się nie ma jak od tego kompa odejść, to się po prostu sięga po to, co jest. Dlatego paczkę schowałam gdzieś tam daleko, żebym się dzisiaj nie widziała. Czekam na Kamila. Kamil najpierw wjedzie do swojego chrześniaka i do swojej siostrzenicy, żeby im tam wręczyć jakieś upominki. Powiem wam, że zakręcony jest ten dzień. Ja sobie teraz tak usiadłam i naprawdę nic mi się nie chce. Mieliśmy iść na siłownię, ale no, jak tak skalkulowaliśmy sobie czasowo, to chyba się nie wyrobimy, bo dzisiaj siłownia w piątki jest czynna do 21, także no raczej w to powątpiewam. Jak widzicie, ja ciągle chodzę w tym futrze, w tym kubraczku, mnie po prostu jest zimno. Dajcie znać, czy wam w domu też jest ciągle chłodno, bo jak tak sobie przysiądę na te parę godzin, no to zaraz wszystko mi marznie, a jak mam taki kubraczek, to on mnie w te plecy tam jakiś sposób grzeje. Mam właśnie plan sobie pochillować i odezwę się do was, jak już będzie się coś może bardziej ekscytującego działo. Masz, Kamil, to dla ciebie, tu są dwa wielkie wory. Wiem, ojej. Tam też proszę na mnie. Że Kamil, miałeś dać tego dziecku tego miśka. No, dostała tego miśka. Tak? To drugiego kupiłeś? Myśmy się na ciebie. Nieju. Ja już nie mam miejsca na te miśki. To jest ostatni misiek. Już nie mam miejsca na misie. No bo jedno pusty jest. Zawsze się średnie łóżko, to jest jedno pusty dla jednego miśka, więc... Mamo, ty też dostałaś? To musisz zaraz pokazać, co? O, to Fifi. Zaraz się przebiorę. No, ja też muszę zobaczyć, bo tutaj widzę, że sportowe ciuchy mamy. No to jest piękne. Wszystko czekoladki. Jałeś kiedyś coś takiego? A mi też dostał strój sportowy. Ojeju! Hehe, leggingsy z Adidara mam, mamo! Taki fajny materiał, nie jakieś tam cienkie, prześwitujące, tylko takie grubsze. Będę musiała sobie zobaczyć. Piękne. Te, co chciałam, te, co sobie wymarzyłam. One mają z tyłu taką nogawkę białą. Piękny. Aha, jeszcze koszulkę mam. O, jaka ładna, zobacz. Czarna lamba wkracza na siłę. Dostałam taką jeszcze koszulkę. Taką, co chciałam też. Z tyłu ma krzyżowane plecy, także fajnie, pod sportowy biustonosz. Tutaj jest tak ładnie wycięta. No, koszulka jest super. A drugą teraz przymierz. Kalesony przebieraj. Kamil bardzo chciał termiczną bieliznę, także taką bieliznę mu kupiłam. Się cieszę z tych kalesonów. Jedną, Kamil, masz koszulkę z golfikiem, tam co teraz mierzyłeś, a drugą masz nie z golfem, tylko taką wyciętą bardziej. Dobra, ja też przymierzę te leginsy, zobaczymy, czy dobrze leżą. Ale ładna, koszulka, no, bardzo ładna. No, super. No. Ale to nawet taka koszulka, że możesz w niej ćwiczyć, to nie, no, koniecznie pod spód. Jest termiczna, no to właśnie to... I taka, że nawet super. Chodzisz, bo nie jest taka, nie? No i co? Nie, nie? Ewentualnie pod na narty może. I w no, na narty będzie fajne. I w twoich kolorach, czarny do szarego, fajnie wygląda, co? Nie? Wyglądasz jak sportowiec, kamanik. No i tu zobaczcie, jest koszulka, jest super. Leginsy też wyglądają czadowo. Gdzie one mają taką podwójną gumę i nie wiem, czy ona nie powinna być bardziej obcisła, ale są wygodne. I z tyłu mają taką fajną, zobaczcie. Tylko teraz jestem z biustonoszem zwykłym, a ze sportowym to będzie wyglądać super. Przyszedł czas na kalendarze. Późno, bo późno, ale jednak. I Mikołaj dzisiaj 6 i widzę tutaj mamy... Miśka Mikołaja mam! Gdzie masz 6? 5 jeszcze mam, jeden zaległy. A, ja 4 twoją zjadłam wczoraj. A mi co tam masz? O, Kinder Bueko White, dobra. I siłyska jest tu. Kinder Bueko? Nie. Kinder Mini. Kinder Mini, czyli nasze kinderki. Także tutaj się z wami żegnamy, my będziemy sobie teraz chillować, zjemy sobie jakąś kolację. Czekoladki. Czekoladki. Widzimy się jutro. Dla nas będzie jutro, ale dla was to już będzie za sekundkę. Widzimy się.
Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj niedzielę 8 grudnia, także witam was w 8 dniu Vlogmas. Wczoraj w sobotę nic nie nagrywałam, bo cały dzień żeśmy z mamą sprzątały, także nic ciekawego się nie działo. A dzisiaj słuchajcie, zaraz lecę na siłownię, zjedliśmy śniadanie, a potem jedziemy z Kasią do spa, na saunę, na basen. Dzień zapowiada się całkiem fajnie. Tak zazdroszczę wszystkich, u których pada śnieg, u mnie w mieście w ogóle nie ma tej świątecznej aury, jest tylko mokro i ciągle jest taka mrzawka. No dobra, słuchajcie, zawijamy żagle, bo już się robi późno. Lecimy na szybki trening, a potem na 13 jestem umówiona z Kasią właśnie na basen. Mamy godzinę w pół do pierwszej, to jeszcze zdążę wypić sobie szybką kawkę, spakowałam się na basen. Jedziemy bardziej tam na relaks niż na jakieś takie wysiłkowe sprawy, zwłaszcza, że ja już jestem po prostu po tej siłowni taka zmęczona. Ja robię sobie szybką kawkę i otworzę jeszcze czekoladkę z kalendarza adwentowego. Mamy kawusie, możemy żyć. Tu widzę już 9, a 8 jest tu. A nie, zwykła mleczna czekolada. Trochę mocy niech mi da. Jestem tutaj z Kasią. Kasia za bardzo się nie chce pokazywać, bo jesteśmy niestety w takim stanie, no takim sobie. Dojechaliśmy do hotelu, jesteśmy w hotelu Afryce i będziemy sobie wchodzić na basen. Krzona, jesteś podekscytowana? Bardzo jestem podekscytowana. Okej, to wchodzimy. Wychodzimy już, zobaczcie jaki tutaj jest klimat świąt, jak fajnie. Jak było, Kasia? Super. Jak fajnie tej czapce wyglądasz. Wypoczyłaś sobie troszkę? Bardzo. No, jestem tak rozluźniona, że fajnie wracać. Właśnie nie chcę się wracać. Nic takiego w środku nie nagrywałyśmy, bo się tak zrelaksowałyśmy, ale zrobiłyśmy trochę... Insta stories. I zdjęcie. Fajnie, bo jest jeszcze jasno, nie? Tak, fajnie. I w ogóle ciepło dzisiaj. Ciepło. 10 stopni, czy tam 9. Przyjemna niedzielka, musimy to robić częściej, Kasia. Opuszczamy to piękne miejsce i na pewno jeszcze tu wrócimy. Słuchajcie, jak widzicie, zasiadam przed kompem, bo mama mi powiedziała, że wyłatrzyła w telewizji reklamę Lidla, że mają jakieś fajne sztućce Gerlacha. Musimy się zainteresować tematem i zobaczyć, czy to rzeczywiście coś fajnego. I mówi też, że chce sobie kupić jakąś maszynkę do mięsa. Potem będę montować dla was Vlogmas. Nic nie znalazłyśmy w Lidlu, wzięłyśmy tylko tą maszynkę do mięsa z tych sztućców i z tych gaków. No nic mi się nie spodobało, także tyle z zakupów. Ja już sobie trochę zmontowałam vloga, a teraz robię przerwę na malowanie paznokci. Taką krwistą, z tą bardzo świąteczną czerwienią, w końcu to jest Vlogmas. Już od niepamiętnego czasu sama maluję swoje pazurki. W ogóle ten lakier z Rimmela z tej serii Kate jest bardzo fajny, bo ma fajny, szeroki pędzelek. Ale najbardziej chyba lubię jednak lakiery z Golden Rose, bo one mają przepiękne kolory. Aczkolwiek te czerwienie, no są bomba. Już przy pierwszej warstwie można uzyskać krycie. Jak ktoś się śpieszy, to myślę, że nawet taka jedna warstwa na upartego by przeszła. Chociaż ja zawsze lubię nałożyć sobie dwie warstwy i do tego zabezpieczyć paznokcie jakimś top coatem, najlepiej takim wysuszaczem, co by sobie tych paznokci nigdzie nie udziamdziać. Mam też, słuchajcie, jakiś czas na paznokcie, Boże, jak to się nazywa, hybrydy, ale niestety mi się te paznokcie dosyć zniszczyły podczas tych zabiegów. Jeszcze domaluję sobie właśnie drugą warstwę tego lakieru, a potem dodam sobie ostatnią warstwę, czyli Top Coat Golden Rose, jest świetny, polecam wam, jeśli szukacie jakiegoś dobrego wysuszacza. On też nie jest w jakiejś szalonej cenie. Film się montuje, a ja tutaj sobie zrobiłam nastrój, zapaliłam świeczkę pierniczkową. Lubię, jak te filmy wychodzą w niedzielę, dajcie znać, czy wy też lubicie oglądać je w niedzielę wieczorem. Jutro jest poniedziałek, a w poniedziałek zawsze jest dużo roboty, już widzę, że mam na skrzynce 8 maili. Z tą niedzielę jeszcze sobie wykorzystam na leniuchowanie, a za tydzień w weekend jedziemy z mamą mierzyć sukienkę, ona ją pierwszy raz zobaczy na żywo. I pewnie też będziemy ściągać ze mnie miarę. Też się zapowiada bardzo fajny weekend. Myślę, że tutaj się już z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawicie kciuka w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, no to subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A żeby dostawać powiadomienia o każdym filmie, to uderzajcie w dzwona. Widzimy się w kolejnym filmie. Całuję was, buziaczki, pa, pa.